Dzisiejsze rozważanie, a w zasadzie kilka razy dzisiaj padało słowo fundament. Bo tak chyba miało być, bo dzisiaj o fundamentach. Znaczy nie będziemy budować nic dzisiaj, ale o pewnym takim fundamencie. Takie pierwsze pytanie, bo w sumie drugie. Pierwsze pytanie, może odpowiedź na to pytanie już została powiedziana, bo chciałem zadać, kto ma dzisiaj urodziny, ale to już powiedział Artur. Drugie pytanie, z czym wam się kojarzy Góra Moria? O, tak też. No właśnie, z wieloma rzeczami się kojarzy, prawda? Jakby ktoś chciał wybrnąć z tego bardzo dyplomatycznie, z Biblią. W Biblii jest o Górze Moria. Ale na Górze Moria też była zbudowana świątynia. No i właśnie, zatem trochę o tej świątyni, od tego zaczniemy. Kto gromadził materiały na budowę świątyni? Tej murowanej? Dawid, prawda? A kto ją wybudował? Jego syn Salomon, tak. Było to w latach 933-929. No i do tego momentu świątynia jaki miała kształt? Jak wyglądała przed rozpoczęciem budowy? Tak, była to świątynia namiotowa. Wzmianki o tym są takie, że była to świątynia w Shilo. Około 300 lat korzystali właśnie z takiej świątyni. Czyli to były słupy, pale drewniane i tkanina z wielbłąda, tak? Z sierści wielbłąda. Tak to mniej więcej wyglądało. Ale gdy już została wybudowana ta wspaniała świątynia na Górze Moria przez Salomona i gdy mogli z niej korzystać Izraelici, no to jak długo się nią cieszyli? Izraelici mieli to do siebie, że bardzo często błądzili, odchodzili. Bóg na nich sprowadzał tak zwane kryzysowe sytuacje. O takich właśnie kryzysowych sytuacjach jest cała Księga Sędziów. Sprawdzałem, że byłem tutaj u was rok temu w kwietniu. I rok temu w kwietniu mówiliśmy o Gideonie. Czyli Księga Sędziów, Wybawiciel Gideon, który miał wyzwolić Izraela spod tych ciemiężycieli, prawda, którzy ich tam uciskali. No ale nie tylko Gideon jest zapisany w Księdze Sędziów, bo jest to też, kto jeszcze? Samson? Czy jeszcze ktoś? Debora? Ktoś jeszcze? No, masa sędziów. Ale co najbardziej mnie tam dotykało, gdy zaczynamy czytać Księgę Sędziów, to jest to, że Bóg powoływał sędziego, on wyzwalał naród izraelski. Oczywiście Bóg w tym wszystkim tutaj pomagał albo kierował. Gdy taki wyzwoliciel umierał, Izrael znowu odchodził. I tak cały czas kółko w koło to szło i cały czas odchodzili. No i właśnie tutaj, gdy już świątynia stoi, jest piękna, jest jednym z tych cudów świata, no to coś poszło nie tak. Jak czytamy, najazd Babilonu, 606 po 605 rok. Nebukadnezar najeżdża na Babilon i to był pierwszy z najazdów. No, uprowadza Judejczyków do Babilonu. Kolejny najazd, 597 rok przed naszą erą. Wtedy to też Jeremiasz próbuje przemówić do ludu, ale oni się buntują. No i też ostatni z najazdów, 586 rok. Najazd Babilonu, świątynia wtedy zostaje całkowicie zburzona. Początek niewoli dla Żydów. I warto by tutaj otworzyć też drugą Księgę Kronik na 36 rozdziale. Także widzimy, że Izrael cały czas miał wzloty, miał upadki. Bóg doprowadzał do pewnych takich kryzysowych sytuacji, gdzie wydawałoby się, że wyszli na prostą, a tutaj znowu najazd, znowu niewola. Dlaczego? No bo tacy byli Izraelici.
byli nieposłuszni, tak jak tutaj dobrze wspominacie. Druga księga Kronik, warto, żebyśmy przeczytali, żebyśmy mogli dalej sobie gdzieś przestudiować, od 15 po 21 werset. 36 rozdział drugiej księgi Kronik, 36 rozdział od 15 do 21. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzili Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Toteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętych przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych, wszystkich wydał Pan w jego ręce. Wszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni pańskiej i skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. Spalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem tak, iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały. Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów, aż do nastania Królestwa Perskiego. Tak wypełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Nie byłoby tych słów, gdyby Izrael był posłuszny. Nie byłoby tych kolejnych zaborów, kolejnych najazdów, gdyby byli posłuszni. Dlaczego Bóg zezwolił na takie coś, żeby znowu byli w niewoli? Dlaczego zezwolił? W jakimś celu? Chciał ich uratować, żeby się nawrócili. Jakieś jeszcze myśli? Czasami to jest tak zwana terapia wstrząsowa. Trzeba tak dobrze potrząsnąć kimś, żeby w końcu obudził się z tego letargu, z tego marazmu, z tego po prostu złego życia, w którym tkwi. I widać, inaczej nie można było. No i tak właśnie kolejne lata przesiedziane gdzieś w niewoli. No ale mimo wszystko, gdy Izrael był w tej niewoli, to Bóg o nich zapomniał, czy nie? No nie. Choćby matka zapomniała swoje dzieci, to Bóg nie zapomni o swoim ludzie, tak? I to też mamy w Biblii napisane. Czyli Bóg o nich nie zapomniał. I mamy takie wzmianki, że Bóg, pomimo tego, że oni byli w niewoli babilońskiej, obiecał, że kiedyś nastanie ten moment, kiedy będą mogli powrócić i odbudować Jerozolimę. I tak oto świątynię. I tak oto w 539 roku przed naszą erą Cyrus I Wielki zdobywa Babilon. No, nie ma takiego mocarstwa, które by nie upadło. Także i tutaj Babilon upada. Cyrus I Wielki zdobywa Babilon i wtedy następuje powrót do Jerozolimy. Oczywiście części z ludzi. No, nie wszystkim się chciało wracać, to jest raz. Już tam mieli swoje rodziny, już tam jakaś asymilacja była. Ale tutaj jest powrót do Jerozolimy. I możemy otworzyć teraz księgę Aggeusza. Po Sofoniaszu księga Aggeusza. I tam pierwszy rozdział. Pierwszy i drugi werset księgi Aggeusza. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szeltiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas do odbudowy domu Pana.
jeszcze nie nadszedł czas do odbudowy domu Pana. Świątynia została zburzona, nie pozostał kamień na kamieniu, a tutaj w Ageuszu czytamy, że jeszcze nie nadszedł czas. Gdybyśmy tak sobie policzyli, w 539 roku Cyrus zdobywa Babilonię i wtedy też z Babilonu jest wyjście Izraelitów, pewnej części, z powrotem do Jerozolimy. 539. Później czytamy, że postawili fundamenty. 536, czyli 3 lata im zajęło stawianie tych fundamentów. No i teraz mamy Księgę Ageusza. A Księga Ageusza, jak czytamy, drugiego roku króla Dariusza, można to policzyć, że wychodzi to na rok 520. Ile lat upłynęło od postawienia fundamentów do momentu, kiedy Ageusz do nich tutaj prorokuje? 16 lat. To dużo czy mało? No, budował ktoś z was dom? Aż się boję zapytać, bo niektórzy to robią wiele lat. Ale czy ktoś budował fundamenty 16 lat? No, jak długo się buduje dom? No, w zależności od finansów, ale zazwyczaj kilka lat. Niektórzy potrafią w rok. Niektórzy w 3 miesiące. Ale 16 lat. Jeżeli fundament został wybudowany, może widzieliście takie sytuacje, gdzie gdzieś w polu, na jakiejś działce jest wybudowany fundament. Piwnica, deka wylana, czy sam fundament. I stoi to przez 16 lat. I nikt o to nie dba. To jak to wygląda? Ruina, nie? Widzieliście coś takiego? No właśnie, jak się tak jeździ samochodem po różnych miejscowościach, to dużo widać takich budynków, albo inaczej, fundamentów, gdzie miał być kiedyś budynek. Niektórzy są w stanie postawić stan surowy, surowy otwarty i tak zostawiają. I też już widać, że dach się zawalił, nikt nigdy tam nie zamieszkał. A więc tutaj mija kilkanaście lat po wyjściu Izraelitów z Babilonu z powrotem do Jerozolimy. Co oni robią przez ten czas w tej Jerozolimie? Wybudowali fundamenty i co oni tam robią? No właśnie, czytamy dalej. No, można by sobie zadać pytanie, na jakie trudności napotkali? Na jakie trudności? Jest taka wzmianka, że tam na miejscu zostali Samarytanie. No i ta asymilacja między tymi Samarytanami, pewne takie tarcia, no, były jakimiś trudnościami. Ale często te trudności to są po prostu wymówki. Takie trudności, którymi się możemy usprawiedliwić. Że no, są trudności, no nic nie zrobisz. Nie da rady. No właśnie, i czytamy od trzeciego w sumie wersetu dalej. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. No niby wszystko znowu szło w dobrą stronę. Niby wszystko się układało, ale coś się nie układało. Może mieliście w swoim życiu taką sytuację, taki czas, kiedy czuliście, że faktycznie na coś pracujecie, że za czymś biegniecie, chcecie dogonić tego króliczka, no i cały czas coś wam przelatuje między palcami. Jak pracujecie, to do dziurawego worka. Nie ma z tego nic, żadnego pożytku. Mieliście kiedyś coś takiego? Gdzie czuliście, że niby jest dobrze, ale nie jest. No właśnie. A tutaj prorok im mówi, nie zauważyliście w swoim życiu, że tak macie właśnie? Że
Pracujecie i nie ma z tego pożytku? Czy nie zauważyliście, że gdzieś tego mojego błogosławieństwa wam brakuje? Dalej możemy przeczytać 9-11 werset. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mosz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. No, takie przesłanie Ageusz kieruje do Izraelitów. W tym pytaniu, dlaczego tak, dlaczego Bóg to wszystko uczynił, no to w tych wersetach jest odpowiedź. Dlaczego? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Kiedy wy zajmujecie się swoimi sprawami, ja dalej jestem. Moja świątynia jest dalej nieodbudowana. Czy to był taki znowu moment, kiedy Bóg pomyślał, no nic, nic się nie nauczyli w tej niewoli babilońskiej, trzeba by ich z powrotem gdzieś tam wpędzić w jakąś niewolę? Czy jednak dalej próbował przez proroka dać im do zrozumienia? Jakie wyjście z tej sytuacji było dla narodu izraelskiego? W jakim punkcie swojego życia znajdujemy się właśnie my teraz? Może mamy w naszym życiu jakieś takie sprawy, które rozpoczęliśmy? Wybudowaliśmy pewien fundament i odłożyliśmy. Minęło wiele lat i nie wróciliśmy do tego. Może to są sprawy gdzieś rodzinne, zawodowe, a może właśnie duchowe. Może obiecaliśmy coś Bogu, coś ślubowaliśmy, że Panie Boże, jeżeli pobłogosławisz mi, to ja będę naprawdę do Twojej dyspozycji. Bóg zrobił swoje, fundament zbudowany, a później my, a może jednak nie do końca, lata minęły, fundament w ruinie. Ten przykład może dotyczyć się każdej sfery naszego życia. Czy macie jakieś niezałatwione sprawy w swoim życiu? Sprawy, o które czasami gdzieś tam przemykają wam przez myśli, że coś jest niedokończone, jakaś sprawa niezałatwiona, może jakiś konflikt niezałagodzony. Czy jest z tego wyjście? I tutaj czytamy w Ageuszu, 8 wersecie, 1 rozdziału. Idź w góry, sprowadź drzewo i budujcie dom. A upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Proste? Co mieli zrobić? Bardzo prosta sprawa. Fundament już jest. Zapomnieliście o mnie. Ale nie ma rzeczy, do której nie można wrócić. I teraz jest krótkie polecenie. Idź w góry, sprowadź drewno i buduj dom. Jak mi zbudujesz dom, świątynia, ja w niej zamieszkam. Tym samym można to przełożyć na inne słowa. Zacznijcie na nowo. Dostajecie znowu białą kartę. Sami piszecie swoją historię. Zacznijcie na nowo. Wróćcie do tych niezałatwionych spraw. Do tego fundamentu, który gdzieś tam niszczeje. Zacznijcie na nowych warunkach. Wróć tam, gdzie byłeś. Trudne to jest? Ile kroków tam trzeba zrobić? Ile mieli zrobić kroków? 3 kroki. Idź w góry, sprowadź drewno, buduj dom. Krótkie polecenia. Oczywiście mówili tam przeciwności, trudności, a to może pogoda, a to gdzieś tam
ktoś zachorował, no wiele wymówek. Ale Bóg się ich nie pyta o wymówki, jakie macie. Bóg mówi w trybie rozkazującym: idź w góry, bierz drewno i buduj mi dom, bo ja chcę wam błogosławić. I dalej czytamy 12 po 14 werset. Wtedy Zorobabel, syn Szeltiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza. Gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruczył ducha Zorobabela, syna Szeltiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, i duch całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana, zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Przyszli i zaczęli budować. I choćby mieli dużo wymówek, że może nie mają finansów na to, może jeszcze się nie dorobili, może po prostu nie podołają, to dalej czytamy w drugim rozdziale, 8-9 werset, że nawet na te wątpliwości Bóg daje odpowiedź. 8-9 werset. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Co musicie zrobić? Musicie mi zaufać. Już długo byliście w niewoli za swoje nieposłuszeństwo. Czas zacząć od nowa. Gdy już postawiliście ten fundament, czas budować. Nie szukajcie wymówek, bo Bóg mówi: nie szukajcie wymówek. Moje jest złoto, moje jest srebro. Ja potrzebuję tylko waszej woli, żebyście chcieli i w to brnęli. Zatem, czy mieliście chwilę takiej refleksji i zastanowiliście się, jakie sprawy może macie niezałatwione? Jaki fundament kiedyś gdzieś wybudowaliście i stoi w ruinie? Może jest jakaś sprawa niezałatwiona w waszym życiu, do której warto wrócić? Takie zapewnienie w Księdze Ageusza jest od naszego Pana, że On będzie z nami. Jeżeli powierzymy Jemu nasze troski, nasze sprawy, powiemy Mu o przeciwnościach, na które napotkaliśmy, to On na pewno wyprostuje nasze ścieżki. Jeżeli chodzi o całe nasze życie, czy to sprawy rodzinne, duchowe, sprawy w pracy, a może faktycznie w budynku. Życzę sobie i wam, żeby Pan Bóg zawsze był tym najważniejszym w naszym życiu. Żebyśmy nigdy nie zapominali o tym, jak wiele dla nas zrobił. Dzisiaj kilka razy padało to hasło o fundamencie. Podczas lekcji mówiliśmy, że Biblia, Pismo Święte jest fundamentem, na którym budujemy. Że Jezus jest tym fundamentem naszej wiary, naszej nadziei. Gdyby Jezus nie był tym fundamentem, po co nazywalibyśmy się adwentyści, czyli ci, którzy oczekują na przyjście Jezusa? Skoro On jest dla nas tym fundamentem, nie pozwólmy, by ten fundament popadł w ruinę. Pielęgnujmy go, dbajmy, budujmy na tym trwałym fundamencie. Tego życzę sobie i wam. Amen.